Siemaneczko widzowie, z tej strony dzień już i słuchajcie, jest czas wielkich zmian. Tak się zmieniło nasze podwórko, no diametralnie. Za chwilkę wszystko pokażę. Może o, babcia! Co babcia! Chcę widzom pokazać, co zrobiliśmy. Chcesz babcia też pokazać renowację! Kawałek było widać, ale to ja wyjdę tutaj. Tak, na drogę. Widzowie, jesteście gotowi? 3, 2, 1. Zobaczcie, kurczę, płoty mamy z tych drzew. Ja które... jestem z tego taka dumna. Ja też. Jak pierunki. Zobacz. Gdzie babcia? Gdzie babcia? Za tobą. A, ostatnio na odcinku babci drzewa powycinaliśmy. Zobaczcie, tu ile miejsca się zrobi. Jak tu jest ładnie teraz, przejrzyście. No i na początku no i z był tego plan drzewa. Taki, na początku był taki plan, żeby część spalić w piecu, a tą drugą część sprzedać. No ale wnuczek mówi, że kurczę, ale to. A babcia, to okulary. W ogóle. Okulary, co masz, to jakieś takie kurde. A. Jakieś inne. Jakieś inne te okulary. Nowe kupiłaś? No. Poczekaj, ta, już babcia stare, bo... Ja założę te stare, bo w nich to twarz mi całkiem inaczej tak wygląda, Wnusiu. Dokładnie, całkiem... zobaczcie widzowie, tego wszystkiego drzewa, które my ścięliśmy, tu mamy tutaj płocik. No to bramy chyba nie będziemy dawać, tu jest płocik, to trzeba jeszcze go tylko dosztukować tu troszeczkę. Ale tu już nie było po prostu na to czasu. O, ta to babcia cała się przebrała. Tak, bo gorąco, ja też chciałam tu... taką koszulę mieć. Elegancko. Ale powiem ci... Aligacko, no, zobaczcie. Ktoś może powiedzieć, że o, nie pasuje. Pasuje, a ja powiem, jak ulał. A pasuje. A jeszcze pasuje, widzowie. Jak za darmo zrobione i w ogóle, a właśnie, że pasuje. I zobacz, Wnusiu, chodź, ja ci powiem wizję. Chodź. Zaraz, Wnusiu. Babcia, bo to jeszcze widzowie czegoś nie wiedzą, co my wiemy. Znaczy, babci widzowie wiedzą, ale moi nie wiedzą. A. Trzeba pług podpiąć chyba, co? A po co? No. I trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić, babcia. Tutaj trzeba te... Ja tu przybiegnę. Trzeba pousuwać. No. Pachołki! Nie, tak szczerze ja bym to zostawiła, Wnusiu. A tu będziemy mieli łąkę. Łąkę? Ale tu mamy łąkę, babcia. Nie potrzebujemy aż tyle. A ja bym tutaj... żeby tutaj siać i z tego pieniądze zarabiać. Tak myślisz? No oczywiście, tu... Tu mamy... Zobaczy, babcia, kawałek łąki jest. Plus... Trzeba będzie odkupić to od sołtysa. No ale ja bym tak zrobił. Nie, no dlatego ja bym tu zasiał coś, babcia. Co się teraz sieje we wrześniu, bo ja nie wiem. We wrześniu? Coś się sieje? Na Wnusiu. Nie wiem. No co ty? No przecież teraz to co najwyżej można siać pszenicę albo jęczmień. No to ja bym to zaorał, babcia. Tak szczerze. Serio? No oczywiście. Ale tak zaorał, tak... No, decet, amen. No, no tak. Tu do końca przeorał to. Ja ale bym to nie, tak zrobił. Wiesz co, to ja już bym tutaj łąkę zostawiła, zobacz, tu trawa rośnie. No ale to babcia, mamy kawałek pola zrobili, tylko. Ale to byśmy tu zrobili, zobacz. Tu pole? Tu byśmy zrobili se pole, no. No jak tu teraz szkoda z tego robić pola, bo to było nategowane. To co myślisz, że tam? No nie wiem, no. Co? No to teraz tak, babcia. Co jest ważniejsze mieć? Dużą łąkę, czy duże pole? No nie wiem. Co nam da to, że będziemy mieć dużo trawy? Jedzenie dla krów. Tak? No. Tak. Ale czy krowy potrzebują aż tyle? Ale ja lubię tu mieć łąkę. Znaczy no tak czy siak, trzeba to skosić. Tą trawę. No to na pewno przed orką trzeba skosić. No. Chciałbym się no ja bym to skosił, przeorał, bo zobaczmy ile jeszcze mamy tych ale snopków. Może też niech widzowie nam podejmą decyzję, jak pomogą. A ja wiem, jakie widzowie decyzje podejmą. Ja jestem... A tam bo ty zawsze, oni słuchają zawsze ciebie. No babcia, i tu jeszcze trawy mamy do zebrania, też tu trzeba to. No nie, tu jeszcze nie odrosło do końca, ale to lada moment i będzie. No szczerze, ja bym zostawiła tu łąkę cię już. No to dobra, to jest babcie gospodarstwo w końcu, tak? No ale nie, to nie o to chodzi, tylko zobacz. Zboża ile my potrzebujemy? Tyle co dla kur tak naprawdę. A resztę na handel. No na handel, no ale jeżeli nie będziemy mieli trawy, siana, to nie będziemy mieli mleka. No tak, no ale czy mamy niewystarczającą ilość tej trawy?
babciu. Niby wystarczająco, no ale zobacz, w zimę nie kosisz, my musimy zrobić zapasy na zimę. No dobra, no to niech zostanie tu łąka po prostu. No ale, a pokazałeś dokładnie wszystko, te płoty widzą, jak oni pokazałem, oceniają? Pokazałem, pokazałem. Niech napiszą widzowie w komentarzu, co a o tym sądzą. A te wszystkie tereny wykarczowane też pokazałeś? No jak tu przechodziliśmy, to bab... Widzowie, to wbijcie do babci na odcinek, zobaczycie jak to wszystko ogarnialiśmy po prostu, tak? Żeby to też u babci, do babci weszli, zobaczyli. Nauczek! A coś ty oszalał? Co? No matko boska, będzie kosa kosił. A czym? Chodź! Na czym babcia? Nuczek! Skończyły się te czasy! A mamy kosiarkę? No ba! Kolejka blada! Skąd? Chodź! No jak skąd? No zawsze mieliśmy! Nigdy babcia nie mówiła, że mamy. Jejku no! Chodź, Nusiu! No to ja nie wiedziałem! Ty jeszcze nie kosiłeś ją, bo kiedyś to za mały byłeś! Ale teraz to już możesz spróbować! Dobra! Chodź. Dobra! Kurczę! Naprawdę? No ja wezmę kosę, ja tam przy słupkach wykoszę, a ty od razu kosiarą byś latał. A gdzie kosiara? No tu u mnie, tu gdzie prasa stoi. O kurde, ja jej nawet nie widziałem. Ja cię nie mogę. No to ja nie wiedziałem, że to takie bajery babcia ma. Poczekaj, to ja ci odczepię to, ja ręcznie wprowadzę, to co babcia nie, co babcia nie mówiła nigdy? Ajajaj, no to widzisz no. Ja, to ja bym wiedział wcześniej, to tu całe podwórko mogliśmy tym przelecieć. Przecież. Nie, na podwórku to lepiej akurat się nie, robi nie, no kosa. Tak, no żartuję przecież. No to wiesz, na podwórku nierówne, kamienie, ziemia. No tak. Tak jak tutaj to jeszcze brukiem, zobacz, powykładane jest to. Ja ci podciepię. Czekaj. Oj, nie mogę przejść tam. To ja podczepię, o. Podczepiłeś? No. Podczepiłem, dobra, ale nigdy nie kosiłem, jeszcze nie. Ja nigdy nie kosiłem, jak to się robi, babcia. Nauczysz się, zobaczysz, będziesz umiał. A mogę tu przejechać kawałek? Możesz w sumie, no, ale to później zbierać to. No dobra. Sobie wytestuj. Wałek, teraz, o. Wow. Jak? Ale kozak. No. Ale co z babcia, teraz ta robota będzie szła, ja chciałem kosą to wszystko robić. Stój, Nusiu! Co? Jezu Chryste! O, kurde. O, nic się nie stało jej? Nie, tylko się połamała w 300 miejscach. Nie połamała się, babcia tak nie mówi widzą, nic się nie połamało, widzą, jest wszystko w porządku. Dlatego, Nusiu, widzisz, ty na mnie gadasz, że ja wszystko na miejscu odstawiam, bo ja nie lubię takiego. Babcia się jeździ pokoszonym czy niepokoszonym? No, po niekoszonym, ale no najpierw musisz przejechać po niekoszonym. A potem po koszonym, później, tak? A później po koszonym, tak. Okej. Okay. Najpierw, o, dokładnie. Przy samych słupkach nie rób, ja zrobię koso. Dobra. I przy krzakach też nie, żeby nie potępić, dobra? Dobra. Ja koso poogarniam ładnie. I teraz mam po koszonym jeździć, tak? Tak, tak. A to może wzdłuż to no, będę robił na razie. No oczywiście, dookoła se ogarnij. Ja zaraz prawy nabiorę babcia, to będziemy tutaj... się zatrudnię jako ten, jako koszykarz, znaczy kosiarz. O, jako na jakieś usługi, tak? No. Musimy no, pomyśleć coś jest... o tym, babcia. To nie jest zły pomysł. Oj, pomyślmy o tym. To jest bardzo dobry pomysł. No wiesz, no trochę na pewno się napracujemy i w ogóle, ale... Ale pieniądze będą. Ale to są dodatkowe pieniądze, no pewnie. Pieniądze się tylko w życiu liczą, babcia. Do kogoś... Nie, no tak to nie mów. Uwaga. No to grzech tak mówić w ogóle. No ale pieniądze są w życiu ważne, babcia, nie ma co mówić, że nie. Ale nie najważniejsze, Nusiu. Ale bardzo ważne. Ale nie najważniejsze. Ale bardzo ważne. I nawet tak nie gadaj, bo się tkurzę. No i jak ja mam teraz? Muszę w drugą stronę jechać, tak? Czy mogę po koszonym? Bo ono się jest jednostronne. Ale ja tobie mówię, zrób sobie dookoła. A. Czyli ja mam dookoła to przelecieć pole? Tak. Poletko, okej. Okay. Dookoła byś jeździł jak człowiek. Okej, okay, dobra. No to ja nie wiedziałem, bo ja nigdy nie kosiłem babcia. Tylko tu uważaj, żebyś u sołtysa nie wykosił, bo on się wścieknie. On mnie lubi, my się polubiliśmy ostatnio. No właśnie, Nusiu, ty mi musisz wyjaśnić. Bo ja się ciebie nie pytałam, czy ty u niego byłeś? No byłem. I coś ty mu nagadał? Nic. A co miałem nic gadać?
To czemu on mi mówił, że on z tobą rozmawiał, że on cię polubił, że taki elokwentny, miły. O, no to widzi babcia. Krzyżaj, że dobrze. Czemu nagadałeś? Nic, co miałem nagadać? Prawdę mówić. No nic nie nagadałem. Prawdę mówić. Nic nie nagadałem mu. Czyli nie powiesz prawdy. No powiedziałem mu, że ja tu jest pomagam babci i że jestem bardzo pilnym uczniem, ale musiałem rzucić szkołę, żeby babci pomóc, bo ja bardzo babcię kocham i że chcę dla babci jak najlepiej. No i tak pogadaliśmy trochę, no. I co ty, to raczej nie jest osoba, uwaga, która by na takie coś poszła. A jednak, babcia tu koszę, babcia. Babcia. Co? Babcia, ja tu koszę, ej. Babcia. Oj, babcia i babcia. Bo ja chcę tu, o. Posiaro to leci, a nie tą koso. Trzeba mi to przetrząsnąć, babcia przetrząsacza ma jakiegoś? No pewno. No to zaraz to przetrząsamy. Jośka i ogień. Pająka mam. No to pająk to najlepszy. Do lepszych to sprzętów to nie robili nigdy na świecie. No pająk wow. To jest kurcze. Wow, ominąłem trochę. Się zapatrzyłem. Pająk to jest sprzęcik, słuchaj, Nusiu. Nie ma co gadać. Ale pająk to jest tu. No babcia. Zestresowałem się. Czemu? No nie wiem. Nie stresuj się, cofnij jeszcze raz i dobrze. Ja się stresowałem, że coś źle. Babcia, uważa! Nie, jest wszystko świetnie, Nusiu. Słuchaj, ja to myślę, że ten pomysł z tym maratonem w tych tygodniu, no, z odcinków... To jest świetny pomysł. To jest naprawdę świetny pomysł. Też tak myślę. Zobacz jak my pójdziemy do przodu. Ja tu, ale tu się świetnie się tu bawię, tak szczerze. Zobacz, zyskaliśmy już łąkę, kupę kasy. No, to prawda. Wypłaciliśmy się z długów. Mamy więcej długów, babcia nie ma. Na gospodarstwie. No nie. O, no to ja by tak zostało. Mamy porządek, mamy nowy płot, krzaki wykarczowane, drzewa ścięte. No to teraz to w ogóle, jak Ameryka to teraz wygląda to wszystko. No naprawdę. No dużo lepiej, to nie ma porównania, nie babcia? No w życiu. Jeszcze drugi ciągnik trzeba kupić i w ogóle luks. No i do drugiego ciągnika to ale babcia nie kosi, babcia nie kosi. Babcia! Babciu, ej! O kurde. Babcia, babcia! Babciu! Babciu! Mówiłem, że babcia tu nie kosiła. Wszystko w porządku, ej! Babcia! Babcia! Wstaje babcia, ej! Babcia! Nusiu, daj testament! Spiszę testament! Babcia wstaje! Nusiu, podaj kartkę, piszemy testament! Babcia wstaje, proszę, babciu, nie! Babcia! Mówiłem, że tu babcia nie chodziła! Nusiu, dzwoń po pogrzebówkę! A cholera, kosa się wbiła w koło! No super właśnie, super! Kosa się w koło wbiła! Zobaczcie, widzowie, zobaczcie! Dobra, ogarnięta sprawa, babcia. Babcia żyje, babcia, przytul się, babcia. Ja mówiłem, że tu babcia nie chodziła. Proszę, niech babcia nie chodzi tutaj. A zaraz zobaczę, czy nie będzie powietrze schodzić. Z koła. Może nie, bo to tylko tak powierzchownie było nabite. No mam nadzieję, bo jak tak, to będzie lipa straszna. Jak tu koło. Skąd my te opony weźmiemy do Władka? No tam by były na targu, ja widziałam raz. No to pieniądze, babcia, pieniądze. No to prawda, na pewno. No. My tu nie możemy takich fuck upów robić. Nie mów tak. Jak? Ja znam angielski. Tak się mówi, babcia. To jest przekleństwo. Nie możemy takich robić tutaj stand upów. No siu. No. Nie bluźnij. Ale stand-up to nie jest bluźnieństwo i proszę, by tu babcia nie podchodziła pod żadnym pozorem, bo już drugi raz usta nie będę robić. Babcia! Nie gadaj, nie robiłeś. Proszę, babcia niech zostawi. No ja omijaki poprawiam po tobie. Babcia niech sobie usiądzie i odpocznie. Tu wszystko musi być wykoszone. Nusiu, nie mamy dwóch ciągników, ale pracować musimy we dwoje. No, pracujemy we dwoje i to za czworo. Co no by dobrze. Nie gadać. Ale za niedługo zobaczysz, nie jak nam będzie szło. No oby, mam taką nadzieję. I co, i zaraz to przeoramy chyba, co? Na te, na pole. Nie. No babcia.
Nie, Nusiu. No ale to pole to lepsza inwestycja, więcej pieniędzy zarobimy z tego. No ale łąka jest potrzebna. No ale aż taka duża. No, ale my nie mamy też takich maszyn, żeby to tak dobrze obrabiać. No zobacz, mamy pług jeden. No to ja wsiądę w pług do jutra przez wieczór i przez noc ogarnę. Nie, to nie jest dobry pomysł na razie. Na ten sezon jeszcze się wstrzymajmy. Na następny no dobra, najwyżej zrobimy. No dobra, okej, okay, niech będzie. Ale na ten sezon niech uważam, będzie. Że warto się wstrzymać. No dobra, okej. Okay. Nie mam nic do gadania. Ale to... No Jezu, no to nie o to chodzi. Nie no, rozumiem. Ale dlaczego ty się obrażasz? Nie obrażam się. Czy ja się obraziłem? No trzeba przemyśleć, niech widzowie napiszą w komentarzu, co o tym sądzą. Nikogo. Możemy to przemyśleć z chłodną głową i w ogóle, ale uważam, że na razie lepiej tutaj blisko zostawić sobie łąki. No może rację, no. Na pewno trzeba się zająć tamtym polem, na razie to zaorać, tam trzeba będzie pszenicę siać. No, trzeba to dokończyć. Ja zaraz wsiądę, tu skończę i wsiadam, pułk odpinam i lecę tam. No. Czy to od razu chcemy tutaj roztegować? Roztrząsnąć? Będziemy to przetrząsać no, od razu? Jak uważasz, można też roztrząsnąć. No to możemy. No to możemy. Nie musimy tego od razu zbierać, możemy dać czas, żeby się zeschło, ale przetrząsnąć można. No tak, no tak. Wykosić ładnie i niech poleży z dzień, ze dwa i wtedy się zbierze. No ale tutaj to jest kawał poletka, tutaj to ciuków będzie, no tutaj nie ma dużo, gadać. Tak. Tutaj tak. Tylko tu nawóz na pewno nie był dawany, no bo wiesz, sołtys to nie dbał, bo no, on ma w dupie. No jak on prawie maszyn nie ma, to co on ma dbać? Co on ma tu dbać? On tam maszyny jakieś ma pokitrane. No ale widziała babcia jakieś sołtysy, żebym w ciągniku siedział. No nie, jemu się nie opłaca, wiecie. No. No on mówi, że maszyny to ma, ale on ich nie używa. Czy ja z nim no, rozmawiałem? To prawda. To akurat prawda. Babcia. Cholera jasna. No mówiłem coś babci. Ja chcę pomagać. Zaraz babcię do domu wygonię. To nie tu, gdzie nie. Ja koszę. To na drugi koniec sobie babcia pójdzie. Ja tu nie chcę zaraz karetek wzywać. No to mnie nie wkręcaj w kosiarkę. No to babcia, niech się nie plącze pod kosiarką. Bo to ale... głupie. Krzyczysz? Ja tu dbam o babci zdrowie. Bo mi to się nic nie stanie. Krzyczysz na mnie? Babciu. Babcia musi chodzić to, w tą stronę, co ja? Nie. Bo to zaraz będzie... Hiroshima się z tego zrobi, Ambaras. Awantura. Zaraz będę w gazetach pisać. Że 14-letni, 14-letni wnuczek potrącił babcię. Skosił. No, jeszcze... Wkręcił w tłoki. No. Ja wolę, żeby tak nie było. Ja do więzienia nie chcę iść, babcia. Lepiej nie. Babcia do piochu też chyba nie chce. A w życiu? No. My tu musimy gospodarstwo rozwijać, Widosiu. No właśnie, więc tu proszę się nie kręcić. Spokojnie. Babcia mijaki miała poprawiać tylko, a tu o mijaków jeszcze dużo widzę i niepoprawione są. O, proszę, no to proszę nie robić o mijaków. No tu zaraz będzie, po babci. Nie no, ty Mnusiu więcej robisz o mijaka jak kosisz. A ciekawe dlaczego to o mijaki robię, nie? No czemu? Żeby babcia się nie kręciła pod kołami. A. Sensowny argument. No. Specjalnie robią mijaka, żeby babcia... Aż burek przyszedł popatrzeć. Ja. Co ty tu wyciniasz? Babcia! Co? Tu już babci robota. No halo, halo! No halo. To robota ciągnika jest. Nie. Tak. No to da babcia kosę, no. Dobra, tu jeszcze kawałeczek. Dobrze, jeszcze tutaj. O, tu jeszcze jedno źdźbło zostało. Idę poprzez trząsacz. Dobra, śmigaj. Jadę. Burek, psik. Psik. O, shit. Ja mogę iść po grabie, będę ci pomagała. No gdzie? No nie.
Babcia to może obiad zaraz zrobić, wstawić, a nie. O, dobra, i to jest pomysł. No, a nie tu za... za ale robotę. Wiesz co? Ja mam pomysł, ja tutaj powykaszam jeszcze w koło komina. A gdzie jest ten przetrząsacz? O, jest tutaj. No oczywiście za sipmą. No to cię odstawić. Dobrze, babcia nie widziała. Ciasno, trzeba jakoś wiatę będzie kolejno postawić. Wie babcia? No ale na razie to wiesz, nie stać nas na to. Na razie to wszystko z czasem. No niby tak, no ale to trzeba było postawić troszeczkę drewienka nakupować. Drewka i poogarniać to, nie? Albo no po prostu wyciąć drzewo gdzieś. Albo wyciąć. Kurna, te hamulce w tym to są tragedia. Ale znowuż gdzie to wycinać? No nie, no to już nie mamy czego my wycinać. No szczerze mówiąc to nie, na razie, ale z czasem może... No to z czasem ta. A, no bo ja tobie jeszcze nie mówiłam, Nusiu, ale ja mam ogólnie taki losek jeszcze mały. No to co babcia nie mówiła mi, że babcia ma losek? O. To dlaczego się babcia nie pochwaliła? Tam jest straszny nieużytek, straszny nieurobek, a tam i błota dużo, tam dojechać ciężko. Dobra, ogarniemy. No to trzeba wcześniej mówić. Że babciak, ja bym wiedział, to inaczej wszystko by wyglądało. To interes drzewny by się kręcił. To możemy salon meblowy otworzyć. Nie no, bez przesady, Wnusiu. No co? Mebli nie będziemy kręcić przecież. A ja będę. No to jak tam uważasz, no zawsze jakieś deski można przetrzeć, krejsek je kupić. No. Oj, opa, nic się nie dzieje. W sumie dodatkowy towar zawsze by był do sprzedaży, oj. Nie? Babcia to... oj. Krajzegę i ten trzeba. I tego hampla takiego, żeby nie było tych. I jak to się nazywa? Co? No, żeby wiór nie było. Tych szpikulców. Jak one się nazywają, te szpikulce? A, wiem. Drzazgi takie, o no, to ci chodzi. Jak to się nazywa, ten hampel do tego? Ja wiem, o czym ty mówisz. Takie, żeby jakby... ścierać drzewo, co no, nie? No, no. Z takim ostrzem, z taką tak, żyletką. Tak, no. A jak nie to wiem, się jak nazywa? To się ja też nie wiem właśnie, no. Zobacz, ja tutaj powykaszałam, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Tak, super babcia, super. Widziałem. Ładnie to wygląda. Luks. Luksus babcia, luks. Dobra. Siup tu jeszcze. I siup, kurde, takie, dziup. Takich, z takich tych naszych tutaj, wiesz, pobocznych, no, z pobocznych takich koszeń i w ogóle. Szczerze, no to dla nas to warto robić. Duży takie zarobek. Koszenia. No tak, oczywiście. Zarobek jak nie zarobek, no ale wiesz, zawsze chociażby dla krów jest. No pewnie. Tu już nawet nie chodzi, żeby to jakoś sprzedawać ci coś, ale. To dobra, tu zaraz poprawię ten. A, chociaż. No będę się jeszcze raz przejechać. Kurde, nie pomyślałem, troszeczkę nie podumałem. Wie babcia, nie co? Podumał gdzie już. Nic. Nic się nie stało. Chciałeś pewnie zrobić jak ten, jak na GPS-ie jakim. No. A tu wyszło jak zwykle. Wyszło szydło z worka. Tak babci powiem. Teraz szydło z worka wyszło. Ty, mi się jakieś straszydło dzisiaj dobra. Ściło, wiesz? Mi się śniło dzisiaj, mnie diabeł nawiedzał. Serio? No serio. A babcia lunatykowała w nocy, czy nie? Nie wiem. O 5 wstałam. O której? O 4:37. I co babcia dokładnie. Robiła? Nie powiem. Dlaczego? Na komputerze babcia grała. Tak. No. Ja babcię dobrze znam. Dobra, dokładnie babcia, kończymy ten odcinek. Trzymajcie czemu? Się widzowie, no już starczy. A. Bo to za dużo niezdrowo, także trzymajcie się widzowie, do następnego odcinka. Cześć!